Jak aktualnie wygląda rynek książek młodzieżowych? Które książki są dla starszych, a które dla młodszych czytelników? Kiedy autor traktuje czytelnika poważnie, a kiedy nie do końca? Kiedy thriller przeraża, a kiedy tylko jest thrillerem z nazwy? To wszystko w kontekście dzisiejszego tematu pojawi się w tym odcinku. Zapraszam do oglądania! No hej, tu P42 i dzisiaj opowiem Wam o książce Poniżej Zera Dana Smitha. Za tę książkę bardzo dziękuję wydawnictwu Wilka. Możecie nie kojarzyć go ostatnio na moim kanale, chociaż chyba rok albo dwa lata temu powstał bardzo ważny dla mnie film o mojej ulubionej serii młodzieżowej, które właśnie wydało również wydawnictwo Wilka. Więc coś jednak oni mają, to oko, ten zmysł, żeby znaleźć te najlepsze tytuły z zagranicy i przywieźć je tutaj do nas. Więc jeżeli jeszcze nie widzieliście mojego filmu o tunelach, tak, ponieważ o tej serii właśnie mówię, na moim kanale, to zachęcam Was do nadrobienia tego materiału, ponieważ są dla mnie bardzo istotne i tak naprawdę po tym czasie, jaki minął od jego nagrania, niewiele moja opinia o serii Tunele się zmieniła, więc jeżeli bylibyście zainteresowani, to polecam to nadrobić teraz. A dzisiaj opowiem Wam o książce, którą czytałem niedawno. No bo co? Nowości? Tak. Ta książka miała swoją premierę niedawno, więc możecie ją już teraz znaleźć w księgarniach. No i co? O czym to jest? O czym mówiłem przed intrem, mając na myśli te tematy, które chcę tutaj dzisiaj poruszyć, temat gatunku, jakim jest właśnie młodzieżówka, fantastyka młodzieżowa? No właśnie, tylko jak to dobrze ująć? Jakiego typu jest to młodzieżówka? Posłuchajcie. Zacznijmy od najważniejszego, czyli tego, jak ta książka rzuciła mi się w oczy. Kiedy zobaczyłem, że taka książka ma zostać u nas wydana, zobaczyłem tę okładkę, zobaczyłem teksty, które ją reklamują, pomyślałem, kurczę, co to jest? Z jednej strony historia mrożąca krew w żyłach, z drugiej strony thriller młodzieżówka, thriller dla młodszych, z trzeciej strony ta okładka, która no nie da się jej ująć, że tak powiem, bo jest naprawdę fajna, przykuwa uwagę i nie do końca właśnie nam definiuje, co to będzie za książka, do końca czego się możemy tu spodziewać, jeżeli chodzi o target. Ponieważ tak, słuchajcie, ja osobiście, nie wiem na ile to jest dobry podział, dobre rozeznanie, dzielę sobie książki młodzieżowe na dwa podgatunki. Jest to young adult, czyli dla tych trochę starszej, dla starszej młodzieży, oraz młodzieżówka, nie wiem czy tak się na to poprawnie mówi, chyba middle grade, ale to jest taka właśnie młodzieżówka, którą ja czytałem, no jak miałem te, powiedzmy, 12 lat, Ulysses Moore. Może Percy Jackson nie, ale książki tego typu, seria niefortunnych zdarzeń, z tego co na przykład ostatnio, mam nadzieję, że widzieliście, na moim kanale był film o całej tej serii, to jest ten gatunek, gdzie no jakby nie dzieją się takie rzeczy, jak w książkach young adult, więc no wiecie, dla mnie jako już dorosłego czytelnika nie powinny być one aż tak interesujące, no ale właśnie, tutaj się pojawia lekki zwrot akcji, o którym opowiem Wam w drugiej części tego filmu, jak już przejdę bardziej do opinii mojej o tej książce. Więc teraz słuchajcie, o czym jest Poniżej Zera? No, właśnie, i tu jakby się już zaczyna od razu z grubej rury. To nie jest tak, że historia nam narasta, narasta i potem jest wow, tylko tak naprawdę waga tej powieści jest już mocno na początku ułożona. Jeżeli miałbym rozłożyć napięcie, no to oczywiście poza tym, że później w tej książce dzieją się rzeczy istotne, ważne, pełne napięcia, to już na samym początku ekspozycja jest naprawdę szokująca, ale też bardzo ciekawa. Wyobraźcie sobie, że na Antarktydzie jest baza. Baza, w której jest odbywany, że tak powiem, eksperyment. Przeprowadza się eksperyment na ludziach, którzy mają zostać wysłani na Marsa w celu kolonizacji tej planety. Tak, rodziny z dziećmi, najczęściej właśnie to są takie grupy, są tam zamknięte, odcięte od świata i po prostu naukowcy sprawdzają, jak oni sobie radzą w takich warunkach, no właśnie, izolacji, odcięcia, takich trochę ekstremalnych warunków, jednocześnie tam jakiejś pracy badawczej. Chcą zobaczyć, no, jak to będzie, jeżeli wysłałoby się ich właśnie na czerwoną planetę. Więc to jest sam początek, nie? I co jest ciekawe w tej książce, ona tego tematu aż tak mocno nie eksploruje. To jest punkt wyjścia. Punkt wyjścia dlatego, dlaczego ta książka dzieje się właśnie na Antarktydzie. Dodam tutaj jeszcze jedną rzecz. Może to będzie trochę chaotyczne, jeśli chodzi o mój opis tej książki, ale da to Wam najwierniejszy, najszerszy, myślę, obraz. Zwłaszcza kiedy ją skończyłem i przeczytałem podziękowania i tam jest jedno bardzo fajne słowo, tylko oczywiście mówię, to zero spoilerów i tak dalej, tylko sam autor fajnie to skomentował. Opowieść o wysłaniu ludzi na Marsa rozegrała się na naszej planecie. To jest tak naprawdę sedno tej powieści. Mamy tutaj Zaka. I teraz uwaga. Zak ma 12 lat. I w tym momencie już Wy sobie pewnie bierzecie tą książkę, ustawiacie na danej półce, mówicie, ok, to jest literatura tego, a nie innego typu. No właśnie nie do końca. Pamiętacie tunele? Później do tego wrócimy. Mamy tu 12-letniego Zaka, który razem ze swoją rodziną, czyli siostrą oraz rodzicami, leci tam właśnie do tej bazy na Antarktydzie.
żeby no zobaczyć, jak to jest, jak wyglądają ci ludzie, którzy będą w przyszłości kolonizować czerwoną planetę, jak w ogóle wygląda ta baza, jakie tam badania są przeprowadzane. Wynika to z tego, że rodzice Zaka są naukowcami, którzy stworzyli coś takiego jak pająki, takie drony, które są bardzo istotne jakby w tej bazie i w tym w ekspedycji ogólnej, tam, która się rozgrywa. To jest jeden powód. Drugi powód, dla którego oni tam lecą, powiem wam za chwilę, myślę, bo to jest na pierwszych stronach, a może to wam zbudować trochę szerszy kontekst względem tej książki, bo okazuje się, że na tej Antarktydzie no coś się dzieje. Coś dziwnego. Są tam prowadzone jeszcze inne badania, właśnie niezwiązane z kolonizacją Marsa. No i zostaje tam coś odkryte. Teraz nie wiemy co. Dosłownie jak jeden akapit mojego wywodu poświęcę tylko jeszcze jednej rzeczy dotyczącej Zaka oraz tego, dlaczego nie jadą na tą Antarktydę, powiem wam o narracji w tej książce, ponieważ to jest w ogóle fajnie jest rozwiązane. Chodzi o to, że Zak jest chory. Zak ma najprawdopodobniej, ponieważ nie jest to aż tak też zgłębione, jakąś nieuleczalną chorobę mózgu, najprawdopodobniej. No i stety, niestety, jakby jest już w takim stanie, że no ta choroba może się rozpędzić dosłownie w każdym momencie. Spędza sporo czasu w szpitalu i dowiedział się, że no zostanie rozpoczęta jakaś tam terapia. No a wiadomo, jeżeli chodzi o takie rzeczy, no co się ma w głowie, jakieś tam choroby, nie wiem, czy nowotwory, trudno powiedzieć w sumie po tym, jak to jest tu opisane, no to terapia raczej no... Wiadomo, że przyjemna nie jest, ale no jest bardzo, bardzo nieprzyjemna, dlatego jako taka ostatnia miła rzecz przed właśnie rozpoczęciem tego leczenia, rodzice decydują się spełnić to marzenie Zaka i zabrać go tam na Antarktydę. No, jakby, znaczy chodzi mi o to, że ta książka jest intensywna, to jest chyba najlepsze słowo. Wiecie, kolonizacja Marsa, lot na Antarktydę, drony, roboty, główny bohater ze straszną chorobą i wiecie, a ta książka nie jest długa. I to wszystko się tutaj mieści. A to, co wam opisałem, to tak naprawdę tylko ta ekspozycja, ten wstęp, ponieważ no, nie wiecie jeszcze, co się wydarzy w bazie arktycznej. Nie wiecie, jak to się wszystko rozwiąże, jakie to będzie miało wpływ na... No na, nie powiem, całą planetę. Zależy, jak na to patrzeć, zależy, jak tę książkę odczytacie. Następna sprawa, jaką chciałem skomentować, jeżeli chodzi o tę książkę pod kątem strukturalnym, jest to ta obiecywana przeze mnie narracja. Narracja, która jest super zrobiona, myślę. Znaczy, to nie jest nic innowacyjnego, bo ludzie piszą tak czasami książki, ale nie zawsze mi się zdarza trafiać na takie tytuły, a tutaj tak jest, ponieważ narracja jest z kilku punktów widzenia, ale jest... mamy, załóżmy, pierwszy rozdział dwa dni temu, drugi rozdział chwila aktualna, i czy tam chwila obecna i te przygody Zaka. Potem mamy rozdział za jakiś czas znowu, 12 godzin temu, dowiadujemy się, co się działo w bazie, jakby zanim jeszcze główny bohater tam przyleciał i tak dalej, to się w pewnym momencie nakłada i spotyka i no, fajny po prostu jest to zabieg, który chciałem wam tutaj skomentować. No właśnie. I co tu dalej powiedzieć, ponieważ no jest to książka młodzieżowa. Dobra, przejdźmy do tego. Uważam, że przez ostatnie kilka lat, tak jak obiecałem skomentować w pewnym sensie rynek, półkę tych książek młodzieżowych, uważam, że młodzieżówki stały się troszkę zachowawcze. Idą w pewnym sensie w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o urozmaicanie swoich grona swoich bohaterów, co bardzo szanuję i to jest naprawdę bardzo fajne, takie współczesne i raczej w tę stronę teraz idą młodzieżówki, ale jednocześnie uważam, że niektóre z nich zrobiły ten taki krok w tył, jeśli chodzi o to, co możemy pokazać młodemu czytelnikowi. Czyli troszkę ograniczymy przemoc, troszkę ograniczymy powagę tego wszystkiego. No i tak, ja sobie te młodzieżówki czytałem, jak zresztą dokładnie wiecie, te dwa lata temu, aż się zabrałem za tunele i się okazało, że nie. Młodzieżówki właśnie, ten middle grade, młodzieżówki dla młodszej młodzieży, czyli no, załóżmy 12-15, a nie ci starsi young adult, mogą być świetne, mogą być wciągające. I no, kończąc, że tak powiem, tę część wywodu, ta książka się wpisuje w to. Ta książka się naprawdę nie... No lekko z czytelnikiem się nie obchodzi. Przez to, niestety, że jest to pojedyncza powieść i naprawdę... Zdarza mi się to często, że na przykład niech jeszcze autor dopisze trochę więcej. Ale ja uważam, że wątek tego, co było na tej Antarktydzie, mógłby być rozwinięty jeszcze trochę bardziej. Mogłaby powstać zupełnie inna książka, jakby... Na przykład druga część, jakby to była duologia.
konsekwencji tego, co się wydarzyło w tej powieści. No ale niestety chyba to nie jest za bardzo planowane. I do czego tutaj zmierzam? Przez to, że jest to pojedyncza powieść, to nie jest takie zanurzenie się właśnie jak w tych tunelach, do których ja to cały czas porównuję, ale zdecydowanie jest to coś dla osób, którym tamta seria się spodobała. Dla osób, które chcą być poważnie traktowane przez autora, a jednocześnie czytać młodzieżówkę. Nie czytać rzeczy z takimi motywami, które często są problemami w książkach young adult, problemy młodych dorosłych, właśnie tak jak nawet ta kategoria mówi, tylko się rozerwać, wybrać się na przygodę. No ja to będę wspominał świetnie, zwłaszcza przez taki jeden moment, tylko to byłby ogromny spoiler, właśnie nie wiem, zastanawiam się, to chyba nie jest tak zrobione celowo, ale w pewnym momencie, kiedy akcja się już tak mocno zawiązuje, już prawie pod koniec, kończymy czytać jedną stronę, przewracamy na następną i dosłownie w jednym zdaniu jest, to nie jest zwrot akcji, ale jest tak istotne wydarzenie nagle, zawarte tylko w jednym zdaniu, że ja przez chwilę kartkowałem, robiłem tak, brałem książkę, robiłem tak, czy mi się strony nie skleiły. Bo myślę, nie ma opcji, żeby po tym, co się tu skończyło, było to, co jest na następnej stronie. A jednak było. Więc jakby tym optymistycznym akcentem, chociaż to wydarzenie, o którym wam teraz tak mówię, ale nie mogę wam go zdradzić, bo to już jest ta część spoilerowa, no nie było zbyt wesołe, chociaż koniec końców, no zobaczycie, przeczytacie, to ta powieść, no pozytywnie, fajnie mnie zaskoczyła, wpisuje się, tak jak powiedziałem, w tę kategorię książek młodzieżowych, ale nie naiwnych, czyli no takich, jakie ja osobiście cenię sobie najbardziej, odrobina krytyki, ponieważ zawsze się jakaś taka znajdzie, żeby wam dać jeszcze szerszy obraz wokół tej powieści. Kwestia choroby głównego bohatera mogłaby być trochę bardziej rozwinięta i w ostatecznym rozrachunku, jakie ona ma znaczenie dla całej powieści, no mi to nie przeszkadzało, aczkolwiek uważam, że znajdą się osoby, które uznają, że takie rozwiązanie nie jest do końca okej. To jest bezspoilerowe ocenienie tego, co się tam stało. Ta książka jest za krótka, ona leci po prostu za szybko, ma kilka wątków, które mogłaby trochę szerzej eksplorować, ale to chyba wynika z tego, jaka ona miała być, więc jakby do tego się na pewno nie mogę przyczepić. A, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Podział rozdziałów w tej książce to jest po prostu jeden wielkie oszustwo na czytelniku, który czyta jeden rozdział, który ma dosłownie 6-7 stron i potem ma następny. I jeszcze jeden, i jeszcze jeden. I myśli się sobie, dobra, idę spać, ale przeczytam ten jeszcze jeden. Przeczytam ten jeszcze jeden. Nie jest tak jak w niektórych książkach obszernych, kiedy rozdziały mają po 50 stron i to jeszcze małym druczkiem, więc nie ma co się brać za kolejny, bo trzeba będzie przerwać połowie, bo już połowa nocy, to tutaj jak się czyta, aż książka się kończy. Więc wiecie, jeżeli potrzebujecie czegoś na przykład, czy na wakacje, czy na jakiś wyjazd, totalnie tak. A jednocześnie czegoś, co nie będzie czytadłem, bo ta książka nie jest czytadłem. Ta książka zadaje kilka poważnych pytań, z którymi ja, jako czytelnik fantastyki gatunkowej, spotkałem się już nieraz. Nie będę ukrywał, ponieważ zwłaszcza rozwiązanie głównego wątku, obawiałem się, że będzie taką kopią i wklejką z dwóch takich bardzo popularnych książek, z których jedną bardzo lubię, drugą szanuję, ale nie było, więc na szczęście jeszcze okej. Więc ogromne dzięki za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że nakreśliłem wam dość szeroką wizję tego, czym jest Poniżej Zera oraz mojej opinii, mojego stanowiska w tej dyskusji ogólnej o książkach młodzieżowych. Jak ja to widzę, jak ja to patrzę, co ja wolę czytać, czego ja wolę nie czytać. Tak jak wam powiedziałem, mimo że już chyba za dużo razy w tym filmie się odwołuję do materiału o tunelach, które trzymają poziom tego poniżej zera, no są, myślę, minimalnie lepsze, bo są serią. Więc jeżeli już przeczytaliście tunele, to czytajcie poniżej zera, a jeżeli już przeczytaliście poniżej zera, bo jakimś cudem, no ta książka już w księgarniach jest, no to polecam wam się za te tunele zabrać. Więc w sumie to by było na tyle, może jeszcze dwa słowa ode mnie, takie ode mnie, jako P42, jeżeli już praktycznie skończyłem ten film. Słuchajcie, jest bardzo ciężko, bo ten film w ogóle nagrywam między jednym wejściem do domu, a wyjściem, w domu tylko śpię i jak ktoś śledzi moje media społecznościowe, to widzi, co się dzieje, nie jest łatwo. Niestety nie mam za bardzo kiedy czytać, dlatego jak znajdę, wiecie, te kilka godzin pod rząd, kiedy mogę usiąść i tak się wciągnąć totalnie w jedną książkę, to jest najlepsze, co może być. Ale jak widzicie, pewnego materiału, który też wam obiecywałem, chociaż seria niefortunnych zdarzeń, 2 miesiące opóźniona, to był jeden z takich. To jeszcze drugi wam zapowiedziałem, że będzie, to go cały czas nie ma, nawet go nie zacząłem nagrywać, więc
Musicie trzymać mocno, 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 mocno kciuki, tak jak ja zawsze trzymam za was, pamiętajcie. Więc jeżeli ten materiał wam się podobał, to koniecznie dajcie to łapki w górę, piszcie o swoich ulubionych młodzieżówkach w komentarzach. Tylko żeby to nie była kolejna taka wtórna dyskusja o młodzieżówkach, ponieważ to jest temat rzeka i wiadomo, niejednokrotnie już go poruszałem na swoim kanale. Chciałbym, żebyście uwzględnili tam te młodzieżówki, które właśnie nie są książkami Young Adult, jak na przykład wiecie. Książki z Winidia, ja, Young Adult, wiecie, to jest to. To nie, to o tym tutaj nie rozmawiamy, tutaj jest inny temat. Tutaj są te młodzieżówki, właśnie tak jak poniżej zera. Dobra, bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz, a dotąd obejrzałeś, to myślę, że należy ci się order wytrzymałości oraz mi subskrypcja. Oczywiście żartuję. To by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Cześć!